Witam Państwa z Filharmonii Narodowej. Trzeci dzień konkursu. Poranną sesję przesłuchań rozpoczął pianista chiński Xin Luo. Cała właściwie jego interpretacja i etiud oraz nocturnu Desdur z opusu 27, a także ballady Giemol cechowała się taką atmosferą umiaru, zadumy, wmyślenia się w treść muzyki Frédérica Chopina. W ogóle był to wyjątkowo przejmujący głos z ciemności, ponieważ pianista jest niewidomy i dane mu jest tylko oglądać świat poprzez dźwięk, a także wnikać w świat piękna poprzez dźwięk. Nie macie Państwo wyobrażenia, jaka to jest skala trudności gra na fortepianie w tej sytuacji. No w ogóle Chopin jest piekielnie trudny dla kogoś, kto dysponuje wzrokiem, ale właśnie te rzuty przez kilka oktaw, ten szybki ruch rąk w przestrzeni klawiatury, no, który zakłada jednak znaczącą pomoc wzroku. Tymczasem to wszystko musi wykonywać z pewnym lękiem, niewątpliwie. Chodzi o to, by nie tylko trafić w odpowiedni klawisz, ale by utrafić w odpowiedni ton, w odpowiednią barwę, w odpowiednie brzmienie. Budził ogromny podziw i rzeczywiście był to występ wyjątkowo poruszający. Oczywiście to nie będzie wirtuos świętujący triumfy na estradach świata, ale o co innego tutaj chodzi. Mianowicie zawsze uważam, że ważną rzeczą jest to, co człowiek czyni z muzyki, jak ją głosi, na jakim poziomie artyzmu, ale jeszcze ważniejsze od tego, co człowiek czyni z muzyki, jest to, co muzyka czyni z człowieka. Ten humanistyczny wymiar świata dźwięku, jakie rejony świata wartości, rejony piękna pozwala człowiekowi doświadczyć. I mogę powiedzieć, że oczywiście słowo wirtuos w takim potocznym sensie tutaj do niego nie pasuje, dlatego że on nie epatuje olśniewającą techniką, ale słowo wirtuos w głębszym sensie, tym najgłębszym, absolutnie się mu należy, dlatego że virtus po łacinie to jest męstwo, dzielność, cnota. A więc dzielność, dzielność wyjątkowej miary, która pozwoliła mu przekroczyć te bariery nie trudności, ale niemożliwości i głosić Chopina tak pięknie, jak on potrafi. Jak trzeba kochać muzykę, jak trzeba kochać Frédérica Chopina, żeby stanąć na estradzie tak poważnego konkursu, stanąć nie z własnej woli, ale stanąć dopuszczony przez gremia kompetentne, które w trybie eliminacji pozwoliły mu na tej estradzie głosić Frédérica Chopina, tego Chopina, który jemu jest przewodnikiem. Drugi występ niestety właściwie nie wart komentarza, był to pianista rosyjski Roman Martynow, trochę rozczarował, bo tak, właściwie ani pięknej palety dźwięku, ani jakiejś temperatury ekspresji, ani nie wiadomo było, co on chce nam powiedzieć, jak on odczytuje tego swojego Chopina i w gruncie rzeczy pozostało takie rozczarowanie. Po prostu występ zdecydowanie nie na miarę tego konkursu, ale za to następny występ to był właściwie cud. Nagino Maruyama, maleńkie dziecko właściwie japońskie, 16-letnie. Akurat ma 16 lat i jeden tydzień. Gdyby się urodziła 2 tygodnie później, nie byłaby dopuszczona do konkursu chopinowskiego, ale jakże dojrzała, jakże zjawiskowa jest to pianistka i artystka. Jaka bogata jest dusza, ale też jak idzie ta dusza w parze z fenomenalną techniką pianistyczną. Artystka kształciła się w Paryżu i w Tokio, między innymi pod kierunkiem Hiroko Nakamury, chopinistki tutaj nagrodzonej w przeszłości na konkursie chopinowskim, i Jean-Marc Louisada, późniejszy laureat konkursu, świetny wykonawca mazurków Chopina, też był jej mistrzem. Zaczęła swój występ od etiudy F-dur z opusu 10, no jędrny dźwięk, swoboda, rozmach, taki zdrowy dźwięk, ale też lekkość niezwykła ręki. Kolorowa, bajecznie kolorowa była ta etiuda i ta kolejna po niej wykonana, etiuda Gismol z opusu 25, no właściwie operowała w tym szalenie trudnym dziele, bo to są te tercje w prawej ręce. Nie każdy w ogóle jest zdolny, by taką etiudę wykonać należycie, a nie tak wspaniale, tak pięknie, jak ona to czyni. I każdy pochód tercji w bardzo szybkim tempie nadany był, miał nadany zupełnie inny odcień. Operowała wspaniale tym efektem w malarstwie chiaroscuro, światłocieniem. No potem grała Nocturne Cemol, opus 48, numer 1. I w ogóle jak zaczęła, jest to bardzo trudny początek, ponieważ mamy oderwane od siebie dźwięki sopranu, odbijające się niejako od dźwięków basu. Przeważnie pianiści grają tak, że nie wiedzą, co z tą relacją basu do sopranu uczynić. Tymczasem melodia tutaj ma podwójny charakter. Jest to melodia wynikająca z planu górnego, ale jest też melodia wynikająca z relacji, z wyraźnego podania ręki przez dźwięk basu do sopranu. To napięcie między nutą basu a sopranu pięknie wyraziła. No w ogóle cudowne było przejście do tonacji cedur. Zawieszenie, przerwa i cały chorał, który brzmiał, właściwie miałem wrażenie, że to są akordy grane cichuteńko przez jakiegoś pianistę i ktoś jeszcze śpiewa dodatkowo. Utwór na głos z fortepianem, bo ten skrajny, górny plan był przepięknie wymodelowany, wyciągnięty. No i potem ta część szybka, ten natłok akordów w triolach, no, który często staje się tumultem po prostu w wielu wykonaniach. Tutaj ona dała charakter symfoniczny tego, ale było to przeźroczyste, czytelne, miało swój majestat i w takim tempie spokój. No a Scherzo Cismol, op. 39, to było po prostu wykonanie bajeczne. No, fenomenalna czytelność dźwięku, taki dźwięk zdrowy, powiadam, mocny, ale też błyskotliwy, lekki. No i chorał w tym scherzo, grany akordami, gra wyjątkowo dobrze osadzonym dźwiękiem, nadając temu chorałowi taki wymiar dzwonu potężnego. To był jakiś piękny, szlachetny dzwon, który głosił ten chorał, a na tle były te dzwoneczkowe kaskady dźwięków, ale jako dopełnienie tej harmonii głoszonej przez dzwon. Finał zjawiskowy, zagęszczenie akcji, przyspieszenie, ale przecież wszystko wspaniale czytelne. Zadaję sobie pytanie, jak to jest możliwe, że takie dziecko, bo to jest dziecko, malutka dziewczynka, drobniutka, nie wiem, 1,50 m, może mniej, jak ona wydobywa z siebie taką potęgę, potęgę artyzmu. No jest to oczywiście potęga ducha. To jest, proszę Państwa, przykład ewidentny triumfu ducha nad materią, bo siła w grze, moc przekazu nie bierze się z siły fizycznej, z muskułów, tylko bierze się z ducha. Ja przypominam sobie takie określenie wielkiego założyciela systemu pedagogicznego w Japonii, Genichi Kawakami, który stworzył system masowej edukacji muzycznej, a także system opieki nad szczególnie uzdolnionymi jednostkami. I zachwycając się talentem tych dzieci 12-14-letnich, mówił, że to są anioły dla niego. A ja słuchając dzisiaj Nagino Maruyamy, bo tak brzmi nazwisko tej genialnej pianistki, pomyślałem sobie, że odezwał się do nas posłaniec z nieba. Następnie grała Nao Mieno, 21-letnia Japonka. No, po takim występie grać to jest zawsze duże wyzwanie, ale myślę, że wyszła z tego obronną ręką. Przypomina mi się takie powiedzenie Wojciecha Kilara, który zwykł sobie powtarzać codziennie: nie jestem Bachem. Także jestem twórcą na swoją miarę i chcę być wybitnym Wojciechem Kilarem. I to jest mój obowiązek w świecie sztuki. Więc ona sobie chyba tak powiedziała, Nao Mieno, 21 lat, ponieważ występ rzeczywiście był piękny. W etiudzie F-dur z opusu 10 pokazała ciekawie wyciągnięte kontrapunkty w tej szybkiej figuracji. Taka odkrywcza trochę interpretacja, kolorowa bardzo etiuda. No a gdy chodzi o scherzo E-dur, absolutne zjawisko, perlisty dźwięk w tempie niezwykle szybkim, te rzucane akordy prawej ręki, leciuteńkie, leggero i w ogóle była to ciekawa postawa wobec muzyki. Ona emanowała autentyczną radością gry. Ja chcę zwrócić uwagę, że słowo grać w tych językach europejskich, na przykład angielskie play, czy francuskie jouer, czy niemieckie spielen, ma podwójny sens. Grać na instrumencie, ale bawić się. Czyli skoro w jednym słowie wpisane są te dwa sensy, to znaczy, że gra na instrumencie, w ogóle bycie w świecie muzyki musi się łączyć z radością, z zabawą właśnie. I taką właśnie postawę homo ludens, człowieka zabawy, która promieniuje radością, sama przeżywa radość i udziela tej radości nam, słuchaczom, tutaj w przypadku występu Nao Mieno z Japonii doświadczyliśmy. Muszę powiedzieć jak najlepsze słowa o występie kolejnego pianisty. Był to Polak, Łukasz Mikołajczyk, lat 22, kształcony najpierw przez Annę Górecką. To jest córka wielkiego polskiego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego. Ona kształciła Łukasza Mikołajczyka na poziomie liceum muzycznego, a obecnie pracuje pod kierunkiem profesora Zbigniewa Raubo w Katowickiej Akademii Muzycznej. Ale dlaczego podkreślam nazwisko pedagoga szkoły średniej? Bo właściwie tu się rozstrzyga ten moment formacji, świadomości, muzykalności, kultury gry, a także właśnie dopełnienie sprawności technicznej, zbudowanie całego aparatu gry. I właściwie pianista gotowy przychodzi do uczelni po to, żeby dopełnić tej formacji artystycznej, więc nigdy nie należy zapominać o pedagogu niższego szczebla. Proszę Państwa, bardzo dobry występ. Przede wszystkim pięknie zagrał nokturn, od tego nokturnu E-dur z opusu 62, bardzo trudny nokturn muzycznie. Zagrał go pięknie, tranquillo, czyli ewokując taką atmosferę spokoju, wyciszenia wewnętrznego. No, wyciszenie wewnętrzne w stresie konkursowym to jest wyczyn, ale bez tego nie ma nokturnu. Potem były dwie etiudy. Etiuda Cismol opus 10 numer 4, zagrana w piekielnym tempie z pazurem, no ale ona się broniła w tym tempie, aczkolwiek jeżeli mogę cokolwiek doradzić, to nawet grając w takim tempie, ale zmieniając puls, to znaczy zmieniając charakter ruchu, organizację ruchu i pulsując nie wartościami ćwierćnutowymi, ale na przykład półtaktem albo całym taktem, to przy tym samym tempie uzyskujemy wrażenie spokoju przebiegu. Etiuda Hamol z takim epickim patosem. No i muszę powiedzieć, że był to absolutnie występ godny estrady konkursu. Estrady takiego właśnie konkursu. Trochę zdecydowanie słabiej wypadł drugi Polak, Paweł Motyczyński, lat 26, absolwent uczelni krakowskiej w klasie Mirosława Herbowskiego. No cóż, nokturn d'Es-dur, op. 27, zagrany tak bardzo realistycznie. Tak brakowało mi tego tonu misteriozo, bo przecież nokturn zawsze, niezależnie od opusu, czy to jest wczesny, czy późny nokturn, nokturn Chopina to jest zjawisko sui generis w świecie sztuki i świecie poezji, to jest zawsze, czy też zawsze w ujęciu wykonawczym. Nokturn powinien być misterium poezji. Tego tutaj niestety mi zabrakło. No i etiuda C-moll z opusu 10-12, ta zwana rewolucyjną, no zagrana bardzo głośno, szybko, ale na czym polega problem? Mianowicie tutaj punkt ciężkości spoczywał na eksklamacjach prawej ręki, a tymczasem jest odwrotnie. To właściwie partia lewej ręki jest tutaj kreatorem dziejącego się w tej etiudzie dramatu, a więc cieniowanie dynamiczne, cieniowanie także pod względem wyrazu, ekspresji, artykulacji powinno stanowić jądro tego dzieła, a te eksklamacje, te wykrzyknienia prawej ręki są tylko dopełnieniem tego, co dzieje się w planie dolnym. Powinno to tak brzmieć. Niestety mało zróżnicowana paleta kolorystyczna, ale mogę powiedzieć tak, że im mniej zróżnicowana jest owa paleta kolorystyczna, to tym bardziej pianista nieuchronnie skazany jest na operowanie wyłącznie czynnikiem dynamiki, a więc czynnikiem siły dźwięku, a to w przypadku muzyki Chopina zdecydowanie nie wystarcza. Następnie wystąpiła, uważam, że bardzo ciekawa osobowość tego konkursu, Aleksija Muza, piękna kobieta, pianistka reprezentująca zarówno Grecję, jak i Wenezuelę, obecnie pracująca pod kierunkiem profesora Arie Vardi, mistrza. Ogromny potencjał środków technicznych, no już w etiudzie Cismol, opus 10 numer 4, którą to etiudę zagrała w piekielnym tempie, ale miałem takie wrażenie, że to gra maszyna, do której przez pomyłkę ktoś podłączył za wysokie napięcie. Bardzo taki mechaniczny charakter zyskuje muzyka w miarę dociskania tego pedału szybkości. Chętnie tutaj wspomnę taką książkę, która powinna wywołać trzęsienie ziemi w świadomości muzyków, wykonawców. Autorem tej książki jest Rece Talsma. Ona się ukazała 35 lat temu, już dwa pokolenia. Wiedergeburt der Klassiker, odrodzenie klasyków. Ale i on pisze właśnie o tym, że jaką ciężką chorobą dzisiejszego wykonawstwa jest nadmierne tempo, nadmierna szybkość. Ale znamienny jest podtytuł tej książki Anleitung zur Entmechanisierung der Musik, czyli wskazówki, jak odebrać muzyce wykonywanej na estradach, w studiach koncertowych, jak odebrać jej mechaniczny, bezduszny charakter spowodowany tym nadmiernym tempem. Proszę Państwa, no, etiudę Amol, opus 25 numer 4 zagrała, to było wybitne wykonanie, niewątpliwie. Przypomina mi się kreacja niezapomniana, jedna z tych, co przeszły do Muzeum Pamięci tego konkursu, do jego legendy. To był rok 1980, 18-letni Dank Tyson zagrał fenomenalnie tę etiudę. Rzecz polega na tym, że akordy prawej ręki grane spiccato odbijają się z synkopowym opóźnieniem od basu. Pięknie zagrała tę etiudę, czasem tylko prawa ręka ciut za głośna zapominała właśnie o tym odbiciu, o tej relacji w stosunku do basu, ale rzeczywiście no, przepięknie zagrana. Etiuda Cismol z opusu 25, ta, po którą sięgają niektórzy pianiści zamiast nokturnu, ta etiuda, która jest hołdem złożonym cudownej muzyce wokalnej Belliniego, zresztą jako temat Chopin posłużył temat arii z Normy, zagrana absolutnie przepięknie. Atmosfera właśnie tego misterium poezji, cudowny dźwięk, cudowne wyciszenie, przepiękny śpiew, no taki, jaki był wzorem dla Frédérica Chopina, czyli ten śpiew belliniowski w najczystszej, najpiękniejszej postaci. No i Scherzo Hamol, znowu miałem to wrażenie, że to ktoś podłączony do za wysokiego napięcia gra, piekielne tempo, no właściwie to tempo już naprawdę nie przystoi temu utworowi, a przy tym jeszcze środkowa część, kołysanka oparta na kolędzie Lulajże Jezuniu również podgoniona. Więc szkoda. Dlatego no, takie ambiwalentne wrażenie, z jednej strony zachwyt, wyjątkowej miary też osobowość, a z drugiej strony ten bicz czasu, to tempo. Proszę Państwa, kiedyś mówiło się o ukąszeniu heglowskim. Ja bym powiedział, że dzisiaj w świecie wykonawstwa muzycznego mamy do czynienia z ukąszeniem szybkością. Jak leczyć młodych muzyków z tego ukąszenia? To jest pytanie dużej wagi wobec pedagogów muzycznych. No i ostatnia wykonawczyni tej poranno przedpołudniowej sesji, Japonka Majaka Naga Nakagała, lat 22, przepięknie zagrała Nocturne d'Elsdur, op. 27, też cudownym dźwiękiem, i potrafiła zróżnicować plan główny prawej ręki z jednocześnie z tym dopełnieniem, te drobne nutki, fioritury, czyli takie ukwiecenia, takie kryształki dźwiękowe, które budziły zachwyt swoim blaskiem, ale nie przesłaniały głównego planu linii melodycznej. No i potem w tej części końcowej, kiedy już właściwie melodia znika, a są tylko takie, jakby to powiedzieć, igiełki dźwiękowe, które dopełniają plan basu. W ogóle wydaje mi się, że w tym wykonaniu Majako Nakagały plan basowy odegrał tutaj dużą rolę. Ona wie, że nokturn buduje się też na harmonii, na najniższym dźwięku planu basowego granym przez piąty palec. No i przede wszystkim to pulsowanie tego pasażu, to kołysanie, które wprowadza w taki oniryczny trochę półsenny nastrój. Przepięknie wykonany nokturn. No, nie na taką miarę mieliśmy do czynienia z wykonaniem Barcaroli, ale zapamiętajmy jej piękny nokturn i to wystarczy. Proszę Państwa, kolejna artystka japońska, i warto na zakończenie tej dzisiejszej relacji może zauważyć, że Japończycy są chorzy na punkcie Chopina. Tam jest absolutna fascynacja postacią tego kompozytora, a także duże zainteresowanie naszym krajem, naszą kulturą, no i przede wszystkim fascynacja jego muzyką. Na przykład w centrum muzycznym w Hamamatsu, tam są dwie piękne sale koncertowe. Hamamatsu w ogóle organizuje liczący się konkurs pianistyczny, ale na dachu jest zainstalowany park, a w tym parku, nie uwierzycie Państwo, jest kopia pomnika Fryderyka Chopina z Łazienek Dłuta Szymanowskiego. No tak fascynują się i tak kochają Chopina Japończycy. I tę miłość, to wielkie serce dla tego twórcy i dla jego muzyki też widać tutaj na estradzie Filharmonii Narodowej.